Siemanko, pozdrawiam serdecznie wszystkich widzów telewizji żyrardowskiej. Aleksandra Szymańska. Zapraszam na najnowsze wydanie wiadomości telewizji żyrardowskiej. Za nami powitanie lata połączone z pierwszymi urodzinami życia powiatu żyrardowskiego. Wydarzenie przyciągnęło tłumy mieszkańców, którzy bawili się przy muzyce takich artystów jak Miły Pan, Mr. Dex, Bogdan Borowski czy Milano. About summer snow, when it falls on you, your blood runs cold. But don't you sweat your pretty skin, 'cause it melts away for it sinks in. No jest bardzo wesoło, chyba nawet słychać tę radość i wesołość w tle tego nagrania. Ja bardzo się cieszę, że mamy takie szczęście, trafiamy z pogodą. Trafiamy z upodobaniami w większości tutaj przybyłych ludzi muzycznymi. Jest super, jest bardzo fajnie i potwierdzam jeszcze raz, że warto dla mieszkańców Żardowa takie imprezy urządzać. A dzisiaj ta impreza jest szczególna, bo organizujemy ją wspólnie. Po raz pierwszy organizujemy taką imprezę masową, czy też takie spotkanie z mieszkańcami miasta wspólnie. Dzisiaj bowiem świętujemy pierwsze urodziny dwutygodnika żyrardowskiego, takiej gazety, która od roku czasu jest na rynku żyrardowskim w Żyrardowie i w naszym powiecie. Więc bardzo dziękuję właśnie współorganizatorom za to, że mam wielką przyjemność razem tę imprezę na rzecz mieszkańców Żyrardowa i chyba nie tylko Żyrardowa, bo okolicznych gości, rozkręcać. To nie jest przypadek, drodzy Państwo, bo powiat żyrardowski zasługuje na to, żeby o nim pisać, mówić i żebyśmy o tym czytali. A że na mapie tytułów pojawiło się życie powiatu żyrardowskiego, ja się niezmiernie cieszę. I bardzo się cieszę, że mogę razem z Państwem świętować ten roczek, a mam nadzieję, że wszystkie kolejne rocznice. A żeby dodać smaczku do tej dzisiejszej uroczystości, to nie jedyne urodziny, drodzy Państwo, dzisiaj. Bo dzisiaj jeszcze, nie konkretnie dzisiaj, ale nie tak dawno urodziny obchodziła firma MK. Co prawda troszkę starsza jest MK od naszego życia powiatu żyrardowskiego, bo MK ma już 30 lat, ale też właśnie w tym roku świętujemy tą rocznicę i to jest niezmiernie piękne, miłe i przyjemne i mam nadzieję, że redaktor naczelny życia powiatu żyrardowskiego, którego serdecznie pozdrawiam, człowiek o niesamowitym autorytecie, entuzjazmie, pomysłach, będzie wyciągał z przykładów Emki i też będzie świętował za jakiś czas za 29 lat swoją 30. rocznicę. No, to był rok nauki przede wszystkim, bo rok temu dokładnie przyszliśmy na ten zalew jako pierwsza impreza, taka, żeby mieszkańcy nas poznali. Zaczęliśmy z pierwszym wydaniem, które miało 5000 nakładu. I zdaje się, że 24 strony, już nawet nie pamiętam. W każdym bądź razie była to nauka, bo żadne z nas nie miało wcześniej doświadczenia w tworzeniu gazety. Po roku można powiedzieć, że my jesteśmy już dojrzałą redakcją, która potrafi złożyć gazetę w jeden wieczór albo w jedno popołudnie bez większego przygotowania niestety, ale spokojnie sobie dajemy radę i fajnie patrzę w przyszłość bardzo dobrze. Zagrałem te takie najbardziej jakby znane piosenki. Zagrałem jedną nieznaną, bo lubię grać, ona mi pasuje tak klimatem do plenerowych imprez. Piosenka Wow. No tak to zagrałem Królowa Małolatki, te nowe piosenki z panem Bogdanem, z Defisem. No niestety nie było Defisa, zagrałem jedną z panem Bogdanem, jeszcze raz numer. Także mam nadzieję, że się podobało. Świetna publiczność, świetnie się bawili przy starych piosenkach i przy nowych, przy Idealnej, przy Jasnowłosej, starej. O Jezu, jakieś Milano gra za mną.
Tak, świetnie Polska się bawiła, zresztą, bo widać, Państwa na pewno to uwieczniliście też, z tym, że trafiliśmy może nie na odpowiednią pogodę, bo bardzo dużo ciężko i na scenie od świateł, od pogody, wiadomo. Abelard Giza wystąpił w Żyrardowie. Komik zaprezentował swój najnowszy program Za Odrze we wtorek 28 czerwca na scenie Centrum Kultury. No nie wychodzę po to, żeby to zrobić dla pieniędzy, tylko po to, żeby się podzielić jakąś swoją opowieścią. Ja ją bardzo lubię, uważam, że jest całkiem spoko, bo inaczej pewnie bym z nią nie wyszedł. Wcześniej tak zawsze jest, że program powstaje i powstają, znaczy robi się testy i dopóki on nie działa, no to nie ma sensu. Gdybym jeździł... i duchy w Żyrardowie. Dopóki jakby on nie działał, no to nie miałoby sensu. Wtedy byłoby to trochę dziwne, jakbym brał hajs za coś, co jest jeszcze nieprzetestowane. A tak to po prostu jest już sprawdzony program i ja go lubię i chciałem się podzielić. A to, że z tego żyję, no to pewnie, że tak. No, no właśnie, a propos tych historii. Czerpie pan, zakładam, inspirację do nich z życia, tak? Ja na stand-upie o myśliwych płakałam, naprawdę się popłakałam ze śmiechu. No i właśnie to było bardzo z życia, bo zadzwonił do mnie Igor Tracz chwilę wcześniej, powiedział, że była sytuacja, w której go tam przegonili z lasu i się wkurzyłem, a że ja jedyne co mogę zrobić to nie, że wezmę, prawda, jakiś kijek i pójdę, no bo za mały jestem, ale mogę trochę pożartować, no i to robię, więc czasami to jest jakiś taki odruch, odzew na to, co się wydarzyło, czy w dużym świecie, czy w moim małym, prywatnym świecie i właściwie tak, to mnie napędza. Ja myślę, że jesteśmy teraz w takim momencie, w którym chyba już ludzie wiedzą, na co idą. Tych pieniędzy nikt nie ma za dużo, więc też raczej stara się wybierać to, na co chce iść i nie sądzę, żeby ktoś był takim masochistą, żeby chciał chodzić na Abelarda, skoro nie lubi Abelarda. A jak lubi, to mi ufa, że to nie jest po prostu tego takie tam bluzganie czy rzucanie hardkorowych żartów dla samych takich kontrowersji, tylko że tam coś zawsze się kryje. Zakończenie roku Uniwersytetu Trzeciego Wieku odbyło się w środę 29 czerwca. Seniorzy uroczyście podsumowali rok nauki na wydarzeniu w Resursie. Po pandemii, po wykładach zdalnych, wreszcie jesteśmy stacjonarnie. Były to wykłady bardzo ciekawe, były wykłady o tematyce różnej. Była geografia, była historia, było coś z polskiego, czyli było to wszystko to wyczerpujące potrzeby naszych słuchaczy. Powiem, że społeczeństwo jest zadowolone, jest nas około 150 osób. Myślę, że teraz będzie więcej w tym roku 2022-2023 z uwagi na to, że ta pandemia się zakończyła. Ludzie chcą do świata, do ludzi, człowiek do człowieka, chcą mieć wyjazdy. Były takie wyjazdy u nas już, takie turystyczno-krajoznawcze, jak również wyjazdy o profilu takim rehabilitacyjnym. Były z zabiegami wyjazdy, były wyjazdy o profilu historycznym i geograficznym. To są miłe chwile, kiedy nasi seniorzy z taką wielką ochotą, chęcią przez cały rok zdobywają wiedzę i potwierdzają tylko w ten sposób tezę, że wiek jest tak na dobrą sprawę tylko liczbą. Ja się z tego powodu bardzo cieszę, bo to jest też również dowód na to, że ci Państwo w doskonały sposób uczestniczą w tym życiu społecznym Żyrardowa. I za to z całego serca jestem wdzięczny. Są to osoby bardzo, bardzo, uwierzcie Państwo, aktywne i tu brakuje słów, żebym podziękował za to, co w ciągu całego roku, nie tylko tego akademickiego, na rzecz Żyrardowa robią. Ale cóż, i w tym przypadku nadeszły upragnione wakacje. Życzę naszym seniorom, życzę naszym słuchaczom, studentkom, studentom UTW, żeby te wakacje były udane, pełne słońca, radości, zdrowe, żeby były również i żeby z dużym zapałem wrócić do tych zajęć w kolejnym roku już akademickim. Tego z całego serca życzę. Wystawę Fujifilm Moments Street Photo Awards można już oglądać w Galerii Resursa. Oficjalne otwarcie nastąpiło w sobotę 2 lipca. Konkurs Fujifilm Moments Street Photo Awards jest konkursem organizowanym już 3 lata.
Jest organizowany przez Wydział Kultury Promocji Sportu Urzędu Miasta Częstochowy oraz Ośrodek Promocji Kultury Gaudę Mater w Częstochowie. Bardzo cieszymy się z tego faktu, że Galeria Resursa przyjęła naszą propozycję zaprezentowania zdjęć wystawy tutaj właśnie w Resursie. Na zestaw konkursowy nagrodzonych zdjęć składa się 59 fotografii 44 autorów z całego świata. I to są fotografie, które ilustrują ulice i fotografie, które próbują wyłuskać ten ciekawy, interesujący moment, tą chwilę, która dla wielu nie jest zauważalna, którą zauważają właśnie wybrani, tacy, którzy mają sprawne, takie wprawne oko i potrafią dostrzec to, czego właśnie my nie widzimy. Zapraszam Państwa na zwiedzanie pięknej wystawy fotografii Fuji filmu Moment Street Photo Awards 2021. Wystawę można zwiedzać już od dzisiaj do 30 sierpnia w godzinach pracy Resursy i hotelu Resursa. Zapraszam w swoim imieniu i w imieniu innych organizatorów tego przedsięwzięcia. Miss Ziemi Żyrardowskiej Weronika Kujawa trafiła do finału Miss Polski 2022. Kandydatka do tytułu najpiękniejszej ma już za sobą pierwsze zgrupowanie. To jest wspaniałe uczucie, bardzo się cieszę, jestem nadal bardzo szczęśliwa. To była bardzo długa przygoda, ponieważ zaczęła się od konkursu Miss Ziemi Żyrardowskiej, gdzie zdobyłam tytuł Miss Ziemi Żyrardowskiej i to zawsze będę bardzo dobrze wspominała. Potem pojechałam na etap ogólnopolski, odbył się ćwierćfinały Miss Polski, gdzie dowiedziałam się, że zostałam półfinalistką Miss Polski. To się odbyło w hotelu Mistral w Markach 12 czerwca. Niedługo potem dowiedziałam się, że jestem w ścisłym finale 24 najpiękniejszych Polek, dlatego jestem bardzo szczęśliwa, no i nadal w to nie dowierzam. Jak zobaczyłam tą listę, to aż miałam łzy w oczach ze wzruszenia, dlatego jestem bardzo szczęśliwa, no i zadowolona. Ja jestem studentką drugiego roku prawa na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Moją pasją jest taniec towarzyski, no i posiadam najwyższą klasę taneczną w Polsce w tańcach latynoamerykańskich, więc oprócz tego, że zawsze priorytetem była dla mnie nauka i dostanie się na wymarzony kierunek, jakim jest prawo, to też zawsze znalazłam czas na tą pasję, jaką jest taniec towarzyski. Dla mnie to jest wspaniała przygoda i tak też na to patrzę. Dla mnie ogromnym osiągnięciem i sukcesem jest już bycie w tych 24 najpiękniejszych Polek. Tak jak już nasz koordynator wspominał, od 11 lat się to nie udało, dlatego to już w ogóle jest dla mnie niesamowicie osiągnięcie. I ja od siebie oczekuję, żeby zaprezentować tutaj Ziemię Żyrardowską najlepiej jak potrafię. I obiecuję, że tak będę chciała to zrobić, a werdykt to już zależy od jury i tutaj jedyne, co oczekuję od siebie, to dobre zaprezentowanie się publiczności. Wzmocnij swój głos. Warsztaty wokalne dla dzieci i młodzieży. To projekt realizowany przez Fundację Gwiazd. Zajęcia dofinansowane ze środków z budżetu województwa mazowieckiego odbywają się w Centrum Kultury. Wzmocnij swój głos, jest współfinansowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego. Spotykamy się, żeby nauczyć się piosenek, tak? Tak! Śpiewamy piosenki, spotykamy się w poniedziałki, środy i piątki, cały ten tydzień. I następny tydzień też poniedziałki, środy i piątki, od godziny 11 do godziny 14. I w piątek, ostatni piątek, będziemy mieli jeszcze koncert. Także pokażemy to, co nauczyliśmy się na naszych zajęciach. A jakie piosenki? Na razie nauczyliśmy się, ja myślałem, że nauczę ich najpierw jednej piosenki na zajęciach, ale oni są tacy zdolni, tacy mądrzy, że nauczyli się już trzech. Piosenki są z repertuaru piosenki Pana Gwiazdy, czyli napisane przeze mnie. Nauczyliśmy się już, co to są wakacje, pendolino i Toma. Yeah.
Zatopione miasto to warsztaty asamblażu, które odbyły się w Bibliotece Fabrycznej w minionym tygodniu. Prowadziła je Agata Łankowska, artystka plastyk. Na warsztatach, które w tej chwili odbywają się w Bibliotece Fabrycznej, realizujemy projekt Ministerstwa Kultury związany z całym cyklem wydarzeń dookoła Narodowego Czytania. I w ramach tych zajęć plastycznych realizujemy warsztaty z asamblażu. Dzieci zaproszone na te warsztaty zapoznały się wcześniej z utworem, który to jest opowiadanie nagrodzone w konkursie, wcześniejszym etapie tego całego projektu. W konkursie to opowiadanie zostało im przedstawione, ze słuchowiska nagranego. Rozmawiały również na temat tego, czym jest asamblaż, poznawały tajniki tego środka wyrazu artystycznego. Na wczorajszych zajęciach tutaj pewne już powstały formy artystyczne, dzisiaj będziemy je kończyć. Warsztaty są w cyklach dwudniowych. Stworzyłam wejście do świątyni podwodnej. No i super, i to jest fajna zabawa? Tak. A dlaczego ta zabawa jest fajna? Co ci się w tym podoba? Bo się buduje. No, tu jest tunel. I zegar. Czyli to będzie taki podwodny zegar? Tak. Te warsztaty są fajne bardzo. Mam na imię Amelka i zrobiłam świteziankę, która jest do połowy człowiekiem, a już trochę przemieniona w kwiata. Wykorzystałam sznurek do zrobienia włosów. Wykorzystałam nakrętkę do zrobienia głowy, kamyczki na oczy. Dzisiaj będę też domalowywała farbami usta i chcę zrobić fale z bibuły. Asamblaż jest formą wyrazu artystycznego, w której artysta sięga po przedmioty codziennego użytku, przetwarza je, zestawia, to jest kolaż trójwymiarowy i w ramach tej wypowiedzi często nadaje im nowe znaczenia albo po prostu wykorzystuje je do tego, żeby pokazać jakąś swoją estetykę. Mecze reprezentacji U18 mężczyzn w piłce siatkowej w dniach od 20 do 29 czerwca odbywały się w hali Aqua Żyrardów. W naszym mieście gościli zawodnicy z Polski oraz Brazylii. Oficjalnego otwarcia w poniedziałek 27 czerwca dokonał Lucjan Krzysztof Chrzanowski, prezydent miasta Żyrardowa. Międzynarodowo mecz międzypaństwowy w siatkówce. Drużyny kategorii U18, a więc to jest takie bezpośrednie zaplecze kadry Polski, kadry Brazylii. No i mam nadzieję, że dzisiaj oglądamy przyszłych mistrzów świata, przyszłych mistrzów olimpijskich. No wiadomo, że serce jest za biało-czerwonymi i myślę, że to jest właśnie ta drużyna, która w przyszłości zasili drużynę seniorską, zdobywając najwyższe laury na świecie. Czego wszystkim tym chłopakom z całego serca życzę. W związku z tym, że my już kilka takich imprez sportowych, typowo siatkarskich robiliśmy w Żyrardowie, no znowu nam zaufano i powierzono 3 mecze, takie oficjalne mecze piłki siatkowej, to jest U18. No to jest takie zaplecze już tych kadr pierwszych, seniorskich. No i bardzo się cieszę, że atrakcyjny przeciwnik, no bo Brazylia to wiadomo, jest to taka atrakcja. No i z tego, co wiem, to bardzo się i zawodnicy cieszą, że fajnie zostali przyjęci w Żyrardowie. No i fajnie, bo trochę tej siatkówki już na takim wyższym poziomie w Żyrardowie może być, z czego bardzo się cieszę. To już wszystkie informacje w dzisiejszym wydaniu. Dziękuję za uwagę i zapraszam na dalszą część programu. Dzień dobry, Ewa Tułacz. Zapraszam na program Mazowsze Wiadomości z regionu. A w tym wydaniu wystartował wakacyjny pociąg słoneczny. Mazowsze walczy ze smogiem. Kolejne czarne punkty, by zwiększyć bezpieczeństwo. Z Warszawy do Trójmiasta w 3 godziny
To możliwe. Z początkiem wakacji na trasę po dwuletniej przerwie spowodowanej pandemią koronawirusa wyruszyły specjalne wakacyjne pociągi spółki Koleje Mazowieckie Słoneczny i Słoneczny Bis. Pociąg Słoneczny i Słoneczny Bis jedzie swoją wakacyjną trasę. Składa się z piętrowych wagonów klimatyzowanych. Na swój pokład może zabrać nawet 700 osób na miejscach siedzących. Na tory powrócił pociąg Słoneczny. Od początku funkcjonowania cieszy się ogromną popularnością, a od 8 lat kończy swoją nadmorską trasę w Ustce. W tym roku na podróżnych czeka dodatkowa niespodzianka. Będzie ten pociąg zdublowany i w weekendy, niezależnie od pociągu Słoneczny, będzie kursował pociąg Słoneczny Bis na tej starej, można powiedzieć, pierwotnej trasie z Warszawy do Gdyni. Ze stacji Warszawa Centralna pociąg wyrusza o godzinie 5:55. Już około godziny 9:00 jest w Gdańsku, a w Ustce około 11:25. Słoneczny i Słoneczny Bis są dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością, wyposażone w przewijaki i stojaki na rowery. W pociągach można bezpłatnie przewieźć psa czy rower. To świetna alternatywa na spędzenie nawet dnia czy weekendu nad morzem. Za nieduże pieniądze można jednego dnia zwiedzić sobie Malbork z dziećmi, drugiego dnia można zwiedzić sobie czy Gdańsk, czy Sopot i mieć atrakcyjny, w miarę bardzo komfortowy czas jazdy i warunki. Dlatego zapraszamy wszystkich Mazowszan do korzystania, ale również zapraszamy wszystkich Pomorzan do korzystania z tego pociągu i żeby przyjeżdżali tutaj na Mazowsze, bo mamy co pokazać. Z powrotu Słonecznego cieszą się turyści. Mamy tutaj 6-letniego fascynata kolei, także to jest on prowodyrem. Ja fotografuję pociągi, w szczególności kolei mazowieckich. Liczymy na fajną zabawę i szybką podróż. Pociąg zatrzymuje się w 6 miastach na Mazowszu, w 2 warmińsko-mazurskich, a także w 9 na Pomorzu. To 16. edycja połączenia Mazowsza z Pomorzem. Do tej pory skorzystało z niego już ponad 1 300 000 pasażerów. Szacuje się, że rocznie na terenie województwa mazowieckiego z powodu zanieczyszczeń powietrza umiera około 6 tysięcy osób. Dlatego Sejmik Województwa Mazowieckiego postanowił zaostrzyć uchwałę antysmogową, zapewniając jednocześnie wsparcie przy wprowadzaniu nowych regulacji. Co muszą zrobić samorządy, by zapewnić mieszkańcom czyste powietrze? Skąd mają pozyskać na to pieniądze? Odpowiedzi na te pytania można było poznać podczas spotkań organizowanych przez Urząd Marszałkowski, które odbyły się już między innymi w Radomiu, Belsku, Opinogórze, Legionowie, Ostrołęce czy Grodzisku. Zgodnie z uchwałą antysmogową od 2023 roku na Mazowszu będzie obowiązywać zakaz używania kotłów bezklasowych, tak zwanych kopciuchów. Nowe przepisy wprowadzają także od 1 października 2023 roku zakaz spalania węgla w Warszawie, a od 1 stycznia 2028 również w powiatach podwarszawskich. Aby wspomóc gminy w walce o czyste powietrze, samorząd województwa pomoże w zatrudnieniu ekodoradców. Chodzi o zbudowanie potencjału administracyjnego, czyli kolokwialnie mówiąc zatrudnienie osób w urzędach gmin, które będą dedykowane właśnie do problemów związanych z zarządzaniem jakością powietrza. Samorządowcy chętnie biorą udział w spotkaniach. Jest to pożyteczna wiedza, którą na co dzień tak nie zdobywamy i takie spotkania poszerzają naszą wiedzę na ten temat, na pewno ukierunkowują nas. Na ochronę środowiska i powietrza samorząd Mazowsza chce przeznaczyć ponad 3 miliardy złotych w ramach funduszy europejskich. Zainteresowanie projektem zgłosiło już około 100 samorządów z całego województwa. Tylko w ubiegły weekend pod Warszawą utonęły 4 osoby. Właśnie dlatego tak ważna jest profilaktyka i oznaczanie szczególnie niebezpiecznych do kąpieli miejsc. Tablice z napisem czarny punkt wodny dają do myślenia i mogą uratować czyjeś życie. W subregionie płockim znajdziemy 5 kąpielisk oznaczonych jako wyjątkowo niebezpieczne. Na Mazowszu jest ich łącznie aż 125. To jest duża czarna plansza z żółtymi napisami. Czarny punkt wodny jest charakterystyczna, z daleka go widać to oznakowanie. Więc apeluję do wszystkich, aby
strzegli się tych miejsc, żeby tam się po prostu nie kąpać. Czarne punkty wodne pojawiają się tam, gdzie istnieje szczególne niebezpieczeństwo utonięcia lub uszczerbku na zdrowiu. Czarne punkty są to miejsca oznaczone na terenach wodnych, gdzie dochodziło w przeszłości do utonięć. Wyznaczane są po głębokiej analizie policji współpracującej z podmiotami zapewniającymi bezpieczeństwo na terenach wodnych i terenach przywodnych. O bezpieczeństwo nad wodą dbają ratownicy płockiego WOPR-u. Działają nie tylko w rejonie kąpielisk strzeżonych, prowadzą także patrole. Patrole są realizowane na rzece Wiśle. Polegają na skoszarowanych ratownikach, którzy w godzinach od godzin porannych do późnych godzin popołudniowych są przygotowani do wypłynięcia każdorazowo wezwani, oczywiście na prośbę, przez Centrum Powiadamiania Ratunkowego lub poprzez ogólnopolski numer 601-100-100. Gdy jesteśmy świadkami tonięcia jakiejś osoby, musimy pamiętać o swoim bezpieczeństwie. Pomagając, nie wolno nam na przykład podawać bezpośrednio ręki, aby uniknąć wciągnięcia pod wodę. Wezwijmy też innych do pomocy. Z nieprzytomnym postępujemy tak. Po wyjęciu poszkodowanego z wody pierwszą czynnością, jaką wykonujemy, jest udrożnienie dróg oddechowych. Następnie sprawdzamy oddech przez 10 sekund trzema zmysłami, czyli patrzę, widzę i czuję. Po czym przystępujemy do działań, czyli uciśnięcia wykonujemy około 120 uciśnięć na minutę. W Płocku najlepiej jest korzystać z kąpieliska Sobótka. Jest tam przede wszystkim bezpiecznie. Potwierdzam, do tej pory nie zanotowaliśmy poważniejszych incydentów. Zachęcam do korzystania ze strzeżonych kąpielisk, m.in. z kąpieliska Sobótka. Samorząd Mazowsza stawia na profilaktykę, czyli ostrzeganie. W tym roku na listę niestrzeżonych akwenów trafiło kolejnych 5. To jest zawsze mnóstwo nieszczęścia ludzkiego, tragedia rodzin. No a czasami wystarczy przezornie się zachowywać, kąpać się przede wszystkim w miejscach do tego przeznaczonych, unikać miejsc niebezpiecznych oznaczonych przez nas czarnymi punktami, których mamy 125 na Mazowszu. Akcja przynosi dobre efekty, co potwierdzają dane. W 2021 roku na terenie Mazowsza doszło do 38 utonięć, w tym 7 na terenie subregionu płockiego. Dla porównania w 2020 roku w naszym regionie utonęło 58 osób, a w subregionie płockim 4. Z ulic Warszawy prosto do Azji? Podróże na wschód to prawie 900 unikalnych obiektów w 5 zaaranżowanych salach. Odkryjemy tam Azję Południowo-Zachodnią, Azję Centralną, Mongolię i Indonezję, a na koniec zanurzymy się w strefie dźwięków. Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie zaprasza na swoją pierwszą wystawę stałą. Przygotowania trwały 14 lat. Kolekcje stanowią dary od wielu polskich podróżników, w tym eksponaty z kolekcji, którą przekazał założyciel instytucji oraz jej pierwszy dyrektor Andrzej Wawrzyniak. Dla nas taki moment, też jak pan marszałek mówił, historyczny. Za niecały rok muzeum skończy 50 lat. To jest pierwsza ekspozycja stała tej skali. Długa podróż na wschód, 2008 start. Długi marsz na wschód, 2016. Przestrzeń poświęcona muzyce, dźwiękowi. 2.22, pierwsza część stałej ekspozycji, połowa 500 metrów, trzy segmenty. Można powiedzieć, trzeba by podziękować tym, którzy wytrwali. Wystawa to wyjątkowe obiekty z krajów arabskich, stroje i malarstwo z epoki Kadżarów z Iranu, bogata kolekcja ubiorów, biżuterii i rękodzieła z Azji Centralnej, artefakty z życia koczowniczych ludów Mongolii oraz najliczniejsza kolekcja z ponad 18 tysięcy indonezyjskich wysp. Najstarszy eksponat ma około 4 tysięcy lat. Nakrycie głowy to bardzo efektowny element ekspozycji, też i później polecam się. Jak się nazywają? To zależy, bo no to zależy w którym kraju, w którym języku. One często funkcjonują pod taką zbiorczą rosyjską nazwą tibetejek. Azja jest bardzo różnorodna i mamy nadzieję, że to na naszej wystawie widać. Każda z tych części, które teraz pokazujemy, ma swoją taką główną dominantę. To znaczy w Azji Centralnej pokazujemy ten podział na kulturę miejską i koczowniczą. I tam został stworzony przez projektantów taki element małej architektury, który nawiązuje do architektury bazarowej. Tam jest taki rytmiczny układ łuków, arkad.
Koszt ekspozycji w całości sfinansowanej z budżetu województwa mazowieckiego to 6 milionów złotych. Podróż przez kolejne regiony Azji jest w przygotowaniu. W elektrowni można obejrzeć pracę 20 artystek, które językiem sztuki mówią o tym, co dla nich najważniejsze. Opowiadają o kobiecości, o własnych doświadczeniach, przekonaniach, uczuciach i emocjach. W Mazowieckim Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia w Radomiu została otworzona wystawa pod tytułem Woman Art Power. Wydarzenie, które odbywa się w Mazowieckim Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia, to prawdziwe święto sztuki, przede wszystkim święto kobiet. I to niezwykle wielkie wyróżnienie i honor dla mnie, gościć tu te wszystkie wspaniałe artystki. Skąd pomysł na stworzenie wystawy o kobietach? Na to pytanie odpowiada Paweł Witkowski, kurator wystawy. Ten pomysł kiełkował już od jakiegoś czasu we mnie. Może dlatego, że otaczają mnie same mądre kobiety. Mam piękną, mądrą córkę, mam piękną, mądrą żonę, która codziennie uczy mnie języka kobiet. Wystawę o kobietach współtworzyły same artystki. Jak przyznaje kurator wystawy, jest to praca zbiorowa. Żeby nie było tak, że mężczyzna, czyli facet, tworzy wystawę o kobietach, bo to troszeczkę jest takie nie do końca tak powinno być, więc ja, zapraszając kolejne artystki, pytałem, które kolejne artystki są dla nich ważne, jaka sztuka jest dla nich ważna. I to był dla mnie taki kierunkowskaz, więc możemy powiedzieć, że tu jest kuratorstwo wielopoziomowe, bo za część tej wystawy odpowiadają też inne artystki, więc jest to praca zbiorowa. Wystawę Woman Art Power można oglądać do 24 lipca w elektrowni. Co roku w czerwcu odbywa się Wesele Kurpiowskie. Na Kurpiowszczyźnie obrzęd weselny zachował się w staroświeckiej formie i pokazuje przywiązanie Kurpiów do tradycji. Wesele Kurpiowskie odbywa się w miejscowości Kadzidło w Zagrodzie Kurpiowskiej, będącej częścią Ostrołęckiego Muzeum Kultury Kurpiowskiej. Po przywitaniu chlebem i solą zaczyna się biesiada. Jedzenie psicie i po jakimś czasie są owoce psiny, bo trzeba modu owoce psi, bo moda już przeszła ze stanu panieńskiego w stan małżeński. I do owoce psiny się zdejmuje zionę, zakłada się cepek. Po owoce psinach są takie zbzieranie na cepek, obtańcówka. I ostatni taki akord wesela jest to gonienie poza stolu. Po tym tańcu wszyscy się do domu rozchodzą. W tym roku, tak, przed ołtarzem w kadzidlańskim kościele powiedziała sobie autentyczna para młoda. Jedną z gwiazd dwudniowego święta był zespół pieśni Tańca Mazowsze, dla którego kurpie to ważny element folkloru. Kurpiowska muzyka jest nam bardzo bliska, zresztą była to pierwsza muzyka, którą wykonywał zespół Mazowsze prawie 75 lat temu, więc bardzo się cieszymy, że tu jesteśmy. Rejon Myszyńca, Łysych i Kadzidła kojarzy się z wielkimi palmami, wycinkami i miodem, ale Kurpiowszczyzna, o czym wie niewielu, to także zagłębie bursztynu. W Kadzidle spotkaliśmy ostatniego już lokalnego, prawdziwego bursztyniarza. Na Kurpiach bursztyn się wziął poprzez lodowiec. To tak, on jest ten sam, co i nad Bałtykiem. Po prostu jak lodowiec na teren Polski ściągał, on z sobą ze Skandynawii zepnął bursztyn. I jednym z takich miejsc są Kurpie. I u nas jest bardzo płytko. Wydarzenie przyciągnęło miłośników folkloru z innych części województwa, jak i z całej Polski. Jesteśmy czwarty raz i wszystkim polecam przyjechać tutaj, poznać te tradycje, które tutaj są. Przyjechałem pierwszy raz, no i chciałem zobaczyć, jak wygląda kurpiowskie wesele. Bardzo mi się podoba, miła atmosfera. Przyjechaliśmy tutaj na obrzędy wesela kurpiowskiego, z czego jesteśmy bardzo zadowoleni, bo zawsze staramy się brać udział w tej okoliczności. Wesele kurpiowskie odbywa się w Kadzidle od 1994, co roku w trzeci weekend czerwca. I tym kolorowym kurpiowskim akcentem kończymy dzisiejsze wydanie. Do zobaczenia za tydzień. Dobry wieczór Państwu. Witam szanownych
miłych Państwa, tak licznie zgromadzonych w sali żyrardowskiej resursy. Witam w moim programie Żyrardów Muzycznych Wspomnień. Państwo pozwolą, że dzisiejszego gościa zapowiem krótkim wierszykiem. Akordeon gra walczyka, tańczą palce po guzikach. Co za zwinność jest w tych palcach, kiedy muzyk gra do tańca. Spójrzcie, spójrzcie, ile animuszu jest dziś w panu Kwiatkowskim Tadeuszu. Maestro, zapraszam na estradę. Muzyków, tak jak teraz, bez szkoły, bez niczego, tak zwany muzykant, samouk przyszedł do nas pograć na tej uroczystości chrztu siostry. Ale ponieważ sobie troszeczkę wypił, no to tę harmoszkę zostawił, a ja przecież malutki i tak dalej, 6,5 roku. No i tata mówi, Sabinka, daj mu ten akordeon, niech on trochę, chociaż tam dotknie i tak dalej. No i tak postawiła mi na ten, no właśnie na stół i troszkę podotykałem. No i później, gdzie tylko słyszałem muzyczkę jakąś, gdzie wesela na wsi były, bo ja pochodzę z Międzyborowa, no to jak tylko usłyszałem muzykę, to mama później chodziła i szukała. Tadziu, Tadziu, Tadziu. Do szkoły podstawowej, jak kiedyś były tornistry sztywne takie, nie tak jak teraz plecaki, kiedyś był tornister, to ja na przodzie nosiłem plecak, pineski były, które no, dawały mi satysfakcję, że ja dotykam klawisz. I później było chyba już 12 lat, tata mi kupił na 12 basów akordeonik, honerkę. To wtedy mama była przeciwna temu, to ja pamiętam to, ale było tak, że gdzieś tak w porze obiadowej ten akordeon został kupiony, tata go przyniósł i ja wiedziałem, że się tam mama kłóci z tatą, tak, a ja później zacząłem dotykać i właściwie coś tam znalazłem, jakąś tam melodyjkę, nie pamiętam, czy to była szładzieweczka, czy coś, a mama mówi, Edek, Edek do taty, Tadziowi wychodzi już coś, no i tego. I później to już szkoła muzyczna, uczęszczałem do szkoły muzycznej w Grodzisku Mazowieckim, gdzie dyrektorem był Felix Dzierżanowski. A po szkole muzycznej tej jednocześnie kończyłem średnią szkołę, technikum. Po skończeniu do Warszawy, do szkoły muzycznej. Na profesorską. Tak, na profesorską. Tam dostałem się pod właściwie prowadzącego pana Jerzego Orzechowskiego. Wspaniały człowiek. Nie widziałem nigdy z jakiegoś niezadowolenia czy względnie zdenerwowania. Nawet gdy coś tam nie wyszło, proszę zagrać jeszcze raz. Aha, dobrze. Nie uznaję tamtego, to był przypadek, ale jeśli już dwa razy ta sama coś tam nie wyszło tak, zgodnie z nutami, no to już weszło w nawyk, trzeba na nowo czytać i tak dalej. No i szkołę skończyłem, mając 22 lata. Przyszło się ożenić. I grałem w początkowej fazie w pięcioosobowym składzie w kawiarni w MDK-u.
No, oczywiście na żywo. Wszystko na żywo było. To ja wtedy tam grałem na akordeonie i czasami utwór, bo ja dodatkowy instrument miałem trąbkę. No, fortepian był obowiązkowy. Ale tu się nie udzielałem jako tako. Był perkusista, był kontrabas, no to właściwie kontrabasista, klarnecista, jednocześnie na saksofonie tenorze, pan Grzelak, i na fortepianie grał pan Fibich Janusz. To tu graliśmy wieczorki taneczne w niedzielę, a jeśli ktoś wynajął salę, czy jak, to później graliśmy już jako salę wieczorki. O, bawili się ludzie kiedyś naprawdę. Sylwester, to gdzieś prawie było już północ. Petardę ktoś włożył, podłożył, także futrynę z oknem wyrwało. Pałeczka do pani barmanki w tort wpadła. I mnie akordeon nie chciał się odzywać. Ja wtedy miałem albo to był Weltmeister, albo był Horch. W każdym razie nic nie chciało się odzywać, mimo rozciągania. A tam się nasypało tego szkła, tego pyłu ze szkła. Zniszczyli panu instrument? Nie, nie. Ja sobie później sam to wszystko, tylko trzeba było rozebrać, wyczyścić, przedmuchać i tak dalej. I także nie odzywał się żaden dźwięk. Na dzień dzisiejszy cały czas mam z muzyką do czynienia. Sytuacja mnie zmusiła, że rozstałem się z saksofonistą, klarnecistą. Ja wziąłem się, bo łatwiej miło klawiszowca było niż dętego instrumentu. Grali na dętych instrumentach. No ale to, jak mówię, że masz tam fis, to on F grał. Albo nawet brał może i dźwięk F, fis, ale nie strojący i tak dalej. A instrument jaki już nie stroi, to znaczy właściwie to każdy będzie stroił, tylko zależy od instrumentalisty, kto ten instrument obsługuje. Także wziąłem się za klarnecik, tenorek, alt. No i nawet sobie mogę powiedzieć, że nie mam, że to ulubiony ten tego. Wiedziałem, że przykładowo na imprezę, która taka ogólna, duża sala, to tenor inaczej brzmi. Pełniejszy ten dźwięk jest. Natomiast gdzie weselko jakieś było skromniejsze, czy tego, no to alcik się wziął. Bo gra pan na akordeonie, na trąbce, na klarnecie, na saksofonie, tenorowym alcie, to już 5, tak. Na mandolinie i na gitarze. Na gitarce też, no. 7 instrumentów. Pan, tak. No i teraz ostatnio mam od 3 lat akordeon guzikowy, 96 basów. Nawet mi się podoba gra na tym instrumencie. No i dobrze sobie radzę. Gdybym sobie tak jeszcze bardziej tego, to technicznie można też zagrać tego. Uwielbiam profesor, o którym wspomniałem, Jerzy Orzechowski, wszczepił mi, że gamy to jest podstawa każdego instrumentalisty. A jak się gra gamy, to z tonacją nie ma problemu. Czy to w tej tonacji ktoś zaśpiewa, trzeba było przegrać. Czy w tej tonacji tego, ale jak się tylko opanowana jest. Opanowane są 2-3 tonacje, a w szczególności przeważnie instrumentaliści tak mają, no to się leży wtedy. Łatwiej jest zagrać utwór w innej tonacji, bo wszystkie utwory są oparte na triadzie, tak naprawdę. Oczywiście, oczywiście, tak, tak, tak. Także profesorowi wiele zawdzięczam, no już dawno na pewno nie żyje. Etiudy. Też zagram. Utwory polifoniczne, które tam grałem w szkole wtedy, no to przecież jak ja mam teraz 76 lat, a 22 lata, no to przecież 54 lata temu, to ja potrafię wyjąć i gram sobie. Bo tak mi jakoś to się podoba.
Chciałem zapytać, oprócz kawiarni Wendeku, gdzie jeszcze pan grał? Bo słyszałem o Adrii. Adria była na osiedlu Żeromskiego. To jest w tym bloku, co teraz ja mieszkam, na dole. Ostatnimi czasy było PKO. Tu było Adria i graliśmy chyba w czteroosobowym składzie. Właśnie grał Żelak, Wojtek Brylak, ja grałem i na perkusji pan Chechłacz. No w międzyczasie to jak tutaj jeszcze w Domu Kultury się grało, to później w Domu Kultury na osiedlu też graliśmy, wieczorki były, ale to przeważnie wieczorki. No i jak Sylwester był organizowany przez kierownictwo, no to też się grało. O sobotę w karnawale czy tak, to było ciężko, no bo jak w poście, to już nie ma imprez, no. Wszyscy się bawili? Cały Żyrardów tańczył. Bawili się wszyscy, bawili się, naprawdę bawili się wesoło. Z tym, że aparatura nie tak dawno weszła. Tam 84 rok tego, a tak to bez aparatury, wszystko na żywo. I to trzeba było grać utwory naprawdę techniczne. Tanga, Codevilla, walce różne i tak dalej. Trzeba było zagrać. No. Beginki, foxtroty, jeszcze foxy. No, trzeba było zagrać też, jak trzeba było. Poleczkę przyszedł pan, 92 lata. Tylko najpierw nie objaśniał nam, że 92 ma. Panowie, czy byście zagrali poleczkę? Zagraliśmy. Przyszedł, podziękował oczywiście. A wiecie, ile ja mam lat? 92. On tak wyglądał gdzieś na 70. 92. I to nie to, że tak sobie dreptał. Tańczył naprawdę tak, jak Polkę się powinno zatańczyć. To samo i było z oberkami. U nas właściwie to nie kultywuje się naszych polskich tańców, czy polonez, czy mazur, czy kujawiak. To wszystko nasze. Oberek. Wtedy, kiedy jeszcze systematycznie się grało. Za sobota. W niedzielę były poprawiny. W niedzielę poprawiny. To obowiązkiem było nie jedna Polka, nie jeden oberek zagrana w czasie danej imprezy. No impreza nie tak jak dzisiaj 8 godzin 12. Impreza trwała 24 godziny. 28 godzin grałem, mając 22 lata. Wtedy jeszcze do szkoły ostatnie podrygi były, jak chodziłem. Może też chodzić o to, że po wojnie ludzie mieli ten sentyment do tradycji, do tego, co było przed wojną. Ale w 60-tych latach już wchodziły nowe rytmy, jak mambo, cha-cha, twist. Też. I wy też wprowadzaliście do repertuaru takie trochę nowe rytmy. Tak. Jakie to były utwory i rytmy? No cha-cha przeważnie cha-cha było. A tak no twista trzeba było zagrać. No sporadycznie ktoś tam poprosił rock'n'rollka. To też trzeba było zagrać. Ale to raczej ze względu na to, że dziś ludzie wychodzą na środek sali i bawią się. Nikt nikogo nie musi prosić. Kiedyś partner musiał poprosić partnerkę, czy przy stoliku siedziała, czy gdzieś na ławeczce, do tego, to znaczy na ławeczce, na sali, to musiał poprosić. No i elegancko z nią zatańczyć. Naprawdę tańczyli. Tak jak tutaj, ja nie zapomnę, w kawiarni przychodził pan o nazwisku Klepacz Bogdan. Słynny, jego rodzice słynęli z ciastkarni, cukierni. To nawet on później przejął po nich tego, ale jak przyszedł, jak zatańczył z partnerką oczywiście, czacze, to ja teraz nawet nie widzę w telewizji, jak nieraz jakieś są tam konkursy. Tańczyli, naprawdę tańczyli. Bawili się w ogóle wesoło ludzie.
Małe miasto stara się zapewnić swym mieszkańcom dobrą rozrywkę i choć trochę rozjaśnić ciemne, prowincjonalne wieczory. Szanowni Państwo, dzisiaj w studiu telewizji Żyrardowskiej goszczę Adama Markowskiego, opiekuna wystawy Fujifilm Moment Street Photo Awards, którą już można oglądać w Żyrardowie w Resursie. Dzień dobry. Dzień dobry. A wystawa przyjechała do nas aż z Częstochowy. Tak jest. Bo organizatorami tej wystawy pokonkursowej, o samym konkursie również zaraz powiemy, jest Ośrodek Promocji Kultury Gaudemater, no i Urząd Miasta Częstochowy. Wydział Kultury, Promocji i Sportu. Tak jest. To może zacznijmy trochę od genezy. Skąd pomysł na taki konkurs w ogóle? Konkurs zrodził się z fascynacji fotografią uliczną i ogólnie fascynacji fotografią. Ja się fascynuję fotografią. Zajmuję się w Wydziale Kultury, Promocji i Sportu Urzędu Miasta organizacją innego konkursu, miejskiego konkursu Klimaty Częstochowy. W tym roku przypada 15. edycja tego konkursu. Od samego początku jakby jestem jej opiekunem. I wiadomo, przy takich konkursach, jak one się tak dzieją corocznie, może się wkraść, nie powiem, że rutyna, ale sytuacja, kiedy człowiek chciałby sobie odetchnąć i spróbować zrobić coś innego. I 3 lata temu wpadłem na pomysł organizacji konkursu już na troszkę szerszą skalę niż tylko miejską. Konkursu międzynarodowego, właśnie w którym moglibyśmy pokazać i właśnie zdjęcia, fotografie uliczne w nurcie street photo. Rozumiem. No dobrze, a co mieści się pod tym pojęciem właściwie street photo? Street photo to jest bardzo pojemny worek, do którego można wrzucać zdjęcia. Jedni powiedzą, że to jest taka fotografia codzienności dla każdego. I tak jest. To jest fotografia dla każdego. Tą fotografię może uprawiać każdy. Fotograf zawodowy, amator, starszy, młodszy. Ważne, żeby spróbować oddać chwilę, oddać ciekawy moment, sfotografowany głównie na ulicy. Raczej omija się wtedy wydarzenia organizowane przez różne instytucje, ponieważ to jest fotografia, która raczej dotyka codzienności, takiej zwykłej, natomiast troszkę czerpie z fotoreportażu i z fotografii dokumentalnej. Wy nie robicie takiego podziału właśnie na fotografię amatorską i fotografię profesjonalną? Nie, nie dzielimy. Ten konkurs jest otwarty dla każdego. Za chwilkę ruszy 4. edycja tego konkursu. Trudno dzielić, ponieważ są świetni fotografujący właśnie w nurcie street photo, którzy nie są fotografami zawodowymi. No dobrze, ale czy ci zawodowi nie mają jakby takich, no nie chcę powiedzieć forów na starcie, tak? Ale no po prostu są lepsi, bo mają za sobą doświadczenie, tak? Czy doświadczenie tutaj odgrywa bardzo dużą rolę? Myślę, że w fotografii ulicznej bardzo ważne jest spojrzenie i umiejętność wyłuskania tego odpowiedniego momentu z otaczającej nas jakby sytuacji. Ja przejrzałam trochę wasz regulamin, powiem szczerze, i zauważyłam, że wszelki fotomontaż jest surowo zakazany. Oczywiście. A czy to nie burzy trochę kreatywności ewentualnego twórcy? Tak, kreatywność. Jeżeli ktoś chce sfotografować, jeżeli chce przesłać zdjęcie, w którym ingeruje, to polecamy taki konkurs, który jest organizowany przez Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie, Cyberfoto. Czyli po prostu inny konkurs. To jest inny konkurs, też bardzo dobry konkurs, też międzynarodowy, ale tam sobie można już suwakami, już można robić kopiuj i wklej w Photoshopie czy w innym programie graficznym. I tam ta kreacja, taka cyberkreacja jest jak najbardziej szersza. Mhm. Rozumiem, że tutaj w Resursie, gdzie teraz się znajdujemy, można oglądać laureatów tego konkursu. No, nie samych laureatów, oczywiście ich zdjęcia. Tak, można obejrzeć 3 główne nagrody, 5 wyróżnień oraz kilkadziesiąt fotografii, które zakwalifikowanych zostało przez jury do tej edycji właśnie zeszłorocznej konkursu Fujifilm Moment Street Photo Awards.
To są zdjęcia, można powiedzieć, z całego świata. Ja tu sobie wypisałam Indie, Turcja, Wielka Brytania, Polska oczywiście, ale i Bangladesz. Tak egzotycznie bardzo. Jest egzotycznie i ta egzotyka także jest widoczna na zdjęciach. Stany Zjednoczone, Izrael, Meksyk, Turcja, Tajlandia, Ukraina, Włochy. No i bardzo duża pula fotografów polskich. A kto ocenia te prace? Kim są jurorzy? W zeszłym roku zaprosiliśmy do oceniania zdjęć fotografów siedzących stricte właśnie w fotografii ulicznej. Wcześniej robiliśmy eksperymenty. Pierwsza edycja to byli malarze, artyści, fotografowie, fotoreportażyści. Druga edycja już tak troszkę bardziej przesuwaliśmy się z tymi decyzjami, jeżeli chodzi o wybór jurorów właśnie w kierunku tych jurorów, którzy zajmują się fotografią uliczną, a w zeszłym roku właśnie skład to jest taki bardzo mocny filar fotografii ulicznej i mamy reprezentantów fotografii ulicznej z Polski, mieszkający nie tylko w Polsce, ale także za granicą. Rozumiem. Czy na tej wystawie jest zdjęcie, które osobiście tobie szczególnie przypadło do gustu? Oj, tych zdjęć jest bardzo wiele. Bardzo podobają mi się wybory jurorów i teraz mogę tak po cichu powiedzieć, bardzo żal mi niektórych zdjęć, że odpadły, ale to zawsze tak jest, że wybiera jury, ja wtedy siedzę sobie w kącie cicho i tylko pokazuję zdjęcia jurorom i oni wybierają, ja muszę siedzieć cicho i się nie odzywać. Natomiast no, jest wiele bardzo, bardzo fajnych zdjęć, które mi się podobają. Uwielbiam zdjęcie fotografa Fatsa Korna Bundasaka z Tajlandii. Świetne zdjęcie zrobione w ogóle telefonem komórkowym. Bardzo malarskie. Wygląda wręcz jak obraz, właśnie jak grafika komputerowa, nie zdjęcie. I ono mnie urzekło. Bardzo podobają mi się zdjęcia czarno-białe. Bardzo lubię zdjęcie takie metafizyczne wręcz Rafała Gawrysia pod tytułem Sięgnięcie, gdzie dwie dziewczynki stoją na plaży i rzeczywiście jedna z nich robi taki gest sięgania gdzieś w górę. Bardzo, bardzo ciekawy, fajny kadr. Ciężko jest wymieniać, bo ja sam z chęcią wiele tych zdjęć powiesiłbym sobie u siebie na ścianie w salonie. To jest taki creme de la creme. A ile, zanim właśnie wybraliście te najlepsze zdjęcia, wybrało jury, ile w sumie prac do was nadeszło? Zdjęć wpłynęło ponad 2000. Oj, to ciężki wybór. Tak, 2117 fotografii, 445 autorów. No i do finału dostało się 59 zdjęć, 44 autorów. No, obrady trwały, nie powiem, dość długo. Spotkaliśmy się, tak jak to ostatnio jest modne, na kamerkach. Czyli każdy w zaciszu swojego domu siadł, najpierw oglądał zdjęcia przesłane, cały ten pakiet oglądali osobno, wybrali swoje najulubieńsze fotografie, potem je zebraliśmy wszystkie te najulubieńsze do jednego worka i tam już razem wszyscy wybierali, zastanawiali się nad tymi najlepszymi fotografiami. I udało się, a efekty tego można podziwiać w Resursie, szanowni państwo. I do kiedy? Przez cały okres wakacyjny do końca sierpnia można oglądać fotografie z konkursu Fujifilm Moment Street Photo Awards. No dobrze, to jeszcze na koniec poproszę o taką reklamę trochę tych zdjęć. Dlaczego warto do tej Resursy udać się, aby te zdjęcia obejrzeć? Oj, myślę, że najlepiej podsumować to takim zdaniem, że nie ruszając się z domu, nie jeżdżąc gdzieś daleko, można odkryć na tej wystawie bardzo interesujący, bardzo ciekawy, bardzo różnorodny świat i myślę, że ten, kto lubi fotografię, a może i też trafi przypadkiem, będzie bardzo zadowolony i to będzie dla niego miło, przemiła uczta fotograficzna, ta właśnie wystawa, ta prezentacja tych zdjęć. Szanowni państwo, my gorąco zachęcamy. Galeria Resursa przez całe wakacje, jak państwo słyszycie, a na temat wystawy Fujifilm Moment Street Photo Awards rozmawiałam z Adamem Markowskim, który przyjechał do państwa aż z Częstochowy. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.